Dzisiaj przed wami bardzo nietypowa kampania. Zagram Austrią i będę dążył do utworzenia Świętego Cesarstwa Imperium Rzymskiego. Oznacza to, że będę musiał przeprowadzić te wszystkie reformy, co ostatecznie powinno doprowadzić właśnie do zjednoczenia tego imperium. Będzie to inna gra niż wszystkie do tej pory, bo nie będę mógł za dużo podbijać, bo wtedy jaki jest sens tego wszystkiego jednoczyć poprzez te reformy? Żaden. Na scenariuszu 1440 gramy! Ustawienia biorę standardowy, wysoki poziom trudności, nieaktywni wasale i standardowa agresywność AI. Chociaż kiedyś może zagram na maksymalnym. Mój imperator Lukas IV tego imienia. Zbieżność? Przypadkowa? No nie ma najlepszych cech, no ale z takim czymś będę grał. Niestety nie wiem, czy jakoś inaczej da się podejrzeć w ogóle, czym jest to cesarstwo świętego Romana w tej grze, niż tylko po prostu klikając na dowolny kraj, który znajduje się w teorii w tym cesarstwie i potem tą flagę. Nie mam żadnego pojęcia, czy da się jakoś inaczej w to wejść. Nie znalazłem tego, ale jak już to wyjdziemy, no to widzimy, że mamy, kto jest obecnym cesarzem, mamy elektorów, którzy są bez znaczenia tak naprawdę. Możemy też opuścić ten sojusz. Następnie mamy właśnie następne elekcje. Wygrywa kraj z największym prestiżem, a prestiż dostajemy, tak jak tutaj widzicie, głównie za technologię. Potem za rozwój ekonomiczny, za bycie wielką potęgą, efektywność podatkową i tak dalej. Moim głównym przeciwnikiem na ten moment są Czechy, bo Milan to ja myślę, że bardzo szybko przeskoczę w punktacji. Następnie będę musiał przeprowadzić te wszystkie reformy, by na sam koniec właśnie móc utworzyć cesarstwo świętego Romana. Ale o tym więcej będę mówił podczas ich przeprowadzenia, łącznie jest ich 15. Jedną z pierwszych wojen planuję z Czechami, żeby osłabić ten kraj, dlatego będę teraz pogarszał z nimi relacje. Do tej wojny może wykorzystam Polskę, bo przecież jest potężna, z nią będę polepszał relacje. Spróbuję też poprawić relacje z Węgrami, mogą też okazać się być przydatni. Zacznę też poprawić relacje z moimi wasalami, bo tak, mam dwa kraje, chociaż osobiście wolałbym je podbić, ale to może na późniejszym etapie gry. Na razie poprawiam relacje, żeby mi nie wbili noża w plecy. Moim rywalem oczywiście będą Czesi i jakieś dalsze kraje, które mi nie będą w żaden sposób zagrażały. Jako że Austria jest nawet bogatym krajem, jesteśmy 9 golda na plusie, no to zainwestuję w większą armię. Kiedy jesteście w stanie wystawić dwie linie wojska, czyli pierwszą oraz całe wsparcie, zazwyczaj to działa lepiej niż zwiększenie dyscypliny. Oczywiście ona jest według mnie druga w kolejności. Gdybym był biednym krajem, gdzie nie byłoby mnie stać na te dwie linie wojska, no brałbym dyscyplinę. Tak jak widzieliście to w odcinku z Bizancjum. Zaskoczony też jestem, jak potężną prowincją jest Wiedeń, tu jest prawie 100 tysięcy populacji, a oznacza to, że będę tu niedługo czerpał już większe korzyści podatkowe niż ekonomiczne. Z tego, co jeszcze miałem okazję się przekonać w międzyczasie, to bardzo dobrym sposobem zwiększenia waszych dochodów jest zwiększenie efektywności produkcji, która jest też wypadkową siły ekonomii w prowincji. Z technologii w pierwszej kolejności chcę wybadać młyny, następnie zajmiemy się taktyką wojskową, co zwiększy właśnie dyscyplinę mojej armii, no i następnie polecimy wszystko, żeby wynaleźć bardziej nowoczesne wojsko, właśnie jak piechota, działa i tak dalej. W mojej armii wymieniam generała na takiego z większą defensywą. Miałem też okazję to przetestować. To się naprawdę świetnie spisuje, kiedy się bronicie i przyjmujecie na klatę atak przeciwnika. A jak to wykorzystać, to wam pokażę podczas pierwszej wojny z Czechami. Dlatego tutaj wymieniam generała na zwiększoną defensywną. W armii rekrutuję oczywiście elitarnych pikinierów, bo też mają zwiększoną defensywę. Szerokość pola bitwy to 20, dlatego muszę dorekrutować, chwilę na matematykę, 9 tysięcy wojska. W oczekiwaniu na ustanowienie sojuszu z Polską, rozpocznę rozbudowę Wiednia. Infrastruktura, jak zwykle, stawiam już też warsztaty szklarskie. I tutaj nie jestem pewien. Tutaj możecie mi podpowiedzieć, ale wydaje mi się, że ekonomia, o ile ma maksymalny pułap, jestem tego pewien, określony przez liczbę populacji w prowincji, to chyba na ten maksymalny pułap też wpływa budynek, który zbudujecie, który zwiększa, jak widzicie tutaj, ekonomia plus 4,8. On zwiększy to, i to wpływa też na ten limit, który tutaj będzie występował. Udaje mi się ustanowić sojusz z Polską. Władysław III lubi to. Serio, brakuje punktów dyplomatycznych? Nie. Wracając do ekonomii, to wygląda na to, że rzeczywiście tak to działa. Tak jak powiedziałem przed chwilą. Ostatecznie sojusz udało mi się zdobyć. Warto też zauważyć, wracając do ekonomii, że jej zwiększanie zwiększa również produkcję. Już bez problemu przeskoczyłem też Milan, jak widzicie. No ale te Czechy rosną w siłę, ładnie rosną w siłę. Wojna z Czechami jest nieunikniona. Dlatego teraz to już zwiększam armię. Dorobię też trebusze. I tak słusznie ktoś zwrócił uwagę, o czym nie mówiłem w poprzednim odcinku, że trebusze mają zwiększone siege ability. To oznacza, że będziemy szybciej mogli zdobywać dowolną fortecę.
Jak spojrzycie, siege ability u łuczników konnych jest minimalne, więc będziemy wtedy bardzo wolno oblegali prowincję. Ale prawda jest też taka, że wraz z wynalezieniem dział, tak czy siak, jest to bez znaczenia. Armia przygotowana, mam też całkiem niezły inkom, Polska mnie wesprze w wojnie, dlatego bez wątpienia wypowiadam ją Czechom. Czemu mają sojusz z Węgrami? No nie! No będzie wesoło! W pierwszej kolejności lecę od razu na terytorium czeskie, chcę tutaj się zjawić przed przybyciem wojsk czeskich. No tak zauważyłem, że boty bardzo lubią bronić swojego terytorium, zanim ruszą atakować przeciwnika. Las ma na przykład bonus do obrony dla kogoś, kto już jest na tej prowincji, więc ja tu zawsze będę miał teraz przewagę nad przeciwnikiem. Jeżeli macie problemy, też możecie zmieniać też nastawienie taktyczne armii. Ja jestem ustawiony na obronę. Polskie wojsko wkracza na terytorium Węgier. Z tego co widzę, zmierza też na terytorium... Węgrzy przybyli, czekajcie, to zostańmy tutaj. Super, czyli wszyscy naraz. Udało mi się sprowokować wojska czeskie, żeby mnie zaatakowały. Ruszają na mnie. Okej, mają przewagę. Mają też lepszego dowódcę, mają przewagę liczebną. No tego się nie spodziewałem. Jak i tego, że ostatecznie to ja atakuję? Ale to, co jest najlepsze, to mają zacofane jednostki drugiej linii, więc w teorii powinien im zadawać dużo większe obrażenia niż oni mi. Zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. No, zaczynam to wygrywać. Pięknie. No to chyba pobiję Czechów. Tak, przebiliśmy się, teraz linia im pada. Super. No ale muszę pamiętać, że Węgrzy też nadchodzą. Dlatego ja ruszę za wojskami czeskimi. Wymienię dowódcę na takiego, który ma większy atak. Zmienię też nastawienie mojego państwa na atak. I jednocześnie chyba będę musiał wesprzeć wojska polskie tutaj w tej bitwie. Chociaż dostają... Ale wciry dostają mnie! Polacy, nie uciekajcie! Przybyłem, ale chyba za późno mimo wszystko. Chyba za późno. Chociaż nie! Patrzcie, uratowałem sytuację! Super! Rozbiłem wojska przeciwnika, super! Chociaż Polacy ponieśli gigantyczne straty. Ale jest to cena, którą jestem gotów zapłacić. Nie odpuszczam, atakuję dalej moją armią. Ruszam dalej na Czechów, żeby przechwycić ich armię, chociaż to chyba nie będzie aż takie łatwe, niestety. I muszę przyznać, że wojsko polskie bardzo skutecznie rozbiło wojska przeciwnika, dosłownie lepiej niż ja. Moja armia się reorganizuje. Bo głupio się przyznać, ale zapomniałem podnieść utrzymanie armii i walczyłem cały czas, mając minimalne morale. Wiecie, to wszystko było częścią planu udowodnienia, że morale w tej grze nie mają sensu. Tak czy siak, wojnę wygrałem, dlatego biorę te prowincje od Czechów. Tu mamy kopalnię złota. Wypuszczam też cywilizację Moraw. I nie wiem, czy się da, ale czy da się jakoś uwolnić wasali czeskich? Bo nie widzę takiej opcji. No nieważne, w takim razie zadłużam na maksa Czechów i kończę w ten sposób wojnę. Teraz muszę podłączać wszystkie te terytoria do Austrii i po przeliczeniu wszystkiego miesiąc później jestem jednak już silniejszy od Czechów. Więc jakby co, i mam zabezpieczone cesarstwo na ten moment i ja będę zawsze cesarzem po śmierci mojego władcy. Mogę dzięki temu też przeprowadzić pierwszą reformę, która zwiększy income wszystkich chyba państw na 2-3 lata. 2 lata. Pieniędzy nie mam. Jeżeli idzie o dziedzictwo cywilizacji, to myślę, że w pierwszej kolejności pójdę właśnie pod dyscyplinę oraz zwiększenie ataku jednostek, bo świetnie się to spisuje. Tak samo jak świetnie się spisują promocje najnowsze na Enebie, mnóstwo okazji i dobrych gier, oprócz tej, w najlepszych cenach, polecam Lukas, linki jak zwykle w opisie. Po przełączeniu czeskiego terytorium chcę skupić się na rozbudowie tej prowincji z kopalnią złota. Złoto jest zdecydowanie jednym z najlepszych produktów, który ma najwyższą średnią cenę. Więc oczywiste jest to, że buduję tutaj kopalnię złota i wszystkie budynki, które będą zwiększały ekonomię, jak i efektywność produkcji. I z 0,26 zrobiłem 1,47. Dobra, jeden z moich wasali właśnie zniknął, dlatego postanawiam zabezpieczyć terytoria i pogarszam relacje ze Styrią. Chociaż powiem szczerze, mocno się zastanawiam, czy nie bardziej efektywne jeszcze byłoby przed postawieniem budynków maksymalne zwiększenie ekonomii i dopiero wtedy dostawienie budynków. Bo z tego co patrzę, maksymalna ekonomia nie może być zwiększona. Ani rozwój ekonomii. Dopiero to zwiększam przyrostem naturalnym? No ale minął mi okres spokoju, dlatego zwiększam utrzymanie armii i wypowiadam wojnę, tym razem Węgrom. O nie, polepszyli ze mną relację jakimś cudem. Na to ich obrażam i wojna. Do pomocy wzywam Polaków. I w zasadzie taktykę stosuję dokładnie tą samą. Na początku zmieniam się na totalną defensywę. Zajmę jedną prowincję górską. Wszędzie dostanę bonus do obrony. I czekam, aż przybędą tu Węgrzy. Polacy powinni też przybyć do pomocy. Zająłem pozycję, tylko... Czemu ja jestem atakującym? Ciekawe. Ej, to ja chyba durną taktykę przyjąłem. Ups. Okej, ale wygrywam, rozbijam wojska na szczęście węgierskie. Coś się zmieniło w takim razie. Nic się nie zmieniło, Lukas, idioto. Po prostu doznałem sklerozy i zapomniałem, jak to realnie działa.
No teraz to już tak naprawdę jest z górki, bo porozbijam w mniejszych bitwach zarówno wojska czeskie, które nawet dowódcy nie mają, a i w tej grze jest bardzo głupie, a tutaj Polacy rozbijają jakieś armie, a moje wojska są już w Budapeszcie. Chyba atak i obrona trochę inaczej tu działają w takim razie, jak tak patrzę na te jednostki. Zdobędę całe terytorium Słowacji, nawet troszeczkę więcej, ale tutaj i tak mi głównie zależy na tej prowincji ze złotem. Skupiam się teraz też na właśnie podbiciu takich dobrych prowincji pod rozwój ekonomii, bo będę potrzebował dużo pieniędzy, żeby po prostu przeprowadzać te wszystkie reformy, które są w cesarstwie. Dobra, na ten moment mam niby tutaj ponad maksymalną ekonomię w tej nowej prowincji ze złotem i jestem ciekaw, czy teraz jak postawię budynki będę miał więcej, czy to wpłynie na ekonomię i przychody z produkcji. Okej, wpłynęło, więc chyba zdecydowanie lepiej jest to zrobić w tą stronę, że najpierw robimy maksymalne ulepszenie ekonomii, a dopiero potem stawiamy budynki. Nie wiem jeszcze, czy to jest wszędzie opłacalne, ale na pewno w przypadku prowincji ze złotem jest. Teraz zaatakowałem Styrię, no powiem szczerze, chcę zabezpieczyć tego wasala już na dobre, a skoro nie da się ich na razie w tej grze integrować, no to powiedzmy, że go integruje. I to integruje go dosłownie w całości. Niestety z jakiegoś powodu Polska postanowiła popełnić seppuku i zaatakowała mojego wasala, a w zasadzie to członka Świętego Imperium Rzymskiego, którego muszę teraz bronić, dlatego straciłem mój sojusz z Polską i nawet Czesi są moim sojusznikiem w tej wojnie. To jest nawet śmieszne. Nie wiem, co robią Polacy, ale cały czas wbijają się w moją armię, dostają bęcki i się wycofują. Wojna zakończyła się moim zwycięstwem. Oświęcim zdobył Kraków i pozostałe terytoria. Wow. Najbardziej produkowanym dobrem w moim imperium jest złoto. No kto by się spodziewał? Najlepsze jest to, że w tej grze inflację bardzo łatwo się zbija. Wystarczy na to troszeczkę punktów dziedzictwa i inflacja wynosi zero. I w sumie teraz zdecydowanie zabezpieczyłem moją pozycję jako cesarza. Dlatego zbieram teraz 250 golda. I wprowadzam standaryzację monetarną, albo monet, co pozytywnie powinno wpłynąć na całą ekonomię. Super! Zdobył 250 golda i wprowadzam teraz imperialną infrastrukturę na przestrzeni całego imperium. Ciekawe, czy dostaną jakieś randomowe te prowincje tą infrastrukturę, czy wszyscy? No ja na pewno tego nie mam. W zasadzie tylko te prowincje, które sam rozwinąłem, mają infrastrukturę, reszta nie zauważono. O! I niektóre reformy wymagają badań technologicznych odpowiednich, na przykład tutaj muszę wynaleźć dwory feudalne. Ale to chyba mam. Nie, nie mam. Akurat się bada. Wprowadzam też dwór królewski wreszcie, co pozwala mi przeprowadzić kolejną reformę, co polepszy relacje z 18 cywilizacjami. Nie wiem po co mi to, niech tam sobie to będzie. Dobra, teraz lecę z reformą imperialnego autorytetu. To jest mega mocne, zwiększa mi dodatkowy manpower o 35% i to jeszcze na bardzo długi okres czasu. Następnie finansowa kooperacja. A, pieniędzy mi brakuje. Całe 50 golda. I tak jestem w 1/3 drogi. Wprowadzam teraz też standaryzację miar i wag. Następnie biorę się za imperialną statystykę, albo imperialny urząd statystyczny bardziej. Zwiększyłem też już punkty badań na maksa, gdyby się okazało, że jeszcze czegoś potrzebuję. I wziąłem się też za budowę budynków jednak w pierwszej kolejności. No nie, to najszybciej zwiększa tutaj przychody. Nie ma jak zwiększone zbiory. Śmieszna sytuacja, wydobywam połowę złota na świecie to w tym momencie tak naprawdę. Ogólnie sprawdzam te bonusy stąd i takie pytanie do was, czy tutaj coś jest takiego, co warto naprawdę zbierać, na przykład ta technologia i tak dalej, czy może jednak nie do końca? Lukas IV umarł. No więc jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie rest in peace Lukas i zostawię wam serduszko. Niech żyje Gustaw IV. O, on daje darmowe pieniążki i nadal pozostałem cesarzem. Chociaż Holandia i Czechy zbliżają się potęgą do mnie. W tym momencie jednak rozwinięcia ekonomiczne stają się takie najbardziej punktowe z tego co widzę. Nazbierało mi się też punktów dyplomatycznych, ale straciłem wszystkie punkty dziedzictwa, bo przeprowadziłem reformę. Chyba wiem jakie teraz budynki muszę zacząć budować. Amfiteatry albo monumenty, chociaż te drugie chyba są bardziej opłacalne. No ale wprowadzam zgromadzenie imperialne. No i w zasadzie 10. reforma to imperialne podatki, co zwiększy mi income aż o 6 z tego co tutaj jest napisane. I tak dało mi to, wow. A nie, to była 9. reforma. I wygląda na to, że zanim będę w stanie założyć imperialne archiwa, muszę wynaleźć szkoły publiczne. No więc przepraszam was wszystkich moich młodszych widzów, ale do szkoły pójdziecie. Oh my god, tylko z tego co widzę, to naprawdę daleka droga przede mną. Zobaczcie, to jest tutaj 16 technologii. Ja to muszę wszystko wybadać. Jak zwiększyć liczbę punktów, które dostaję miesięcznie? Dajcie mi znać w komentarzu koniecznie. Ej, tu jest nawet napisane.
No nic, to dalej wykonuję moją taktykę, która polega na tym, że buduję te wszystkie budynki, które mają zwiększoną efektywność i całkiem niezłą ekonomię. Taktykę polegającą na tym, że biorę pożyczki, buduję budynki, jak tylko je postawię, to zaczynam spłacać pożyczkę i powtarzam to w koło. A kiedy to skończę i zbuduję te budynki, to potem już zajmuję się rozwojem samej ekonomii, tam gdzie jest to taniej i opłacalne. Zarabiam też już wystarczająco dużo, żeby opłacalne stało się rozbudowanie stolicy wreszcie i następnie sądu, bo to zmniejszy korupcję. W międzyczasie muszę zdecydować, czy chcę inwestować w moją stolicę, czy może we wszystkie regiony, czy może w rozwój samej stolicy, ale ja tutaj, mi zależy tak naprawdę na rozwoju ekonomii, więc inwestuję w to. W sumie szkło jest drugim najbardziej wartościowym dobrem u mnie w kraju, zaraz po złocie. Nie ukrywam dość upierdliwej zbrojenie imperium przed innymi najazdami, no to pertoczy niepotrzebne wojny i jeszcze nic z tego nie mam. Teraz kolejne lata, czekając na rozwój technologii, skupiam się głównie na rozwoju ekonomii mojego kraju, gdzie wszystkie już najwyższe dobra, tak czy siak, poulepszałem, pobudowałem tam budynki, a teraz wszędzie indziej zwiększam ekonomię. Ciekaw jestem, jak taka strategia mi zadziała. Muszę przyznać, że raczej działa, patrząc na to, jak bardzo rosnę w siłę w stosunku właśnie do moich rywali, o bycie cesarzem Holy Roman Empire. Imperium się też konsoliduje, ale jakoś tak bardzo powoli. Ostatnio też gdzieś rzucił mi się w oczy poradnik, który mówił, że bardzo opłaca się budować świątynie. Jako że większość budynków pod ekonomię mam już zrobionych, no to je postawię i zobaczę, ile tak naprawdę wyciągnę w całej mojej Austrii ze świątyń. Przed zabudową zarabiałem 6 golda, no więc teraz 11, to nie wiem, czy to się opłaca. Buduję też wszędzie monumenty chwalące moją cywilizację austriacką. Potrzebuję punktów dziedzictwa bardzo dużo, żeby teraz właśnie zacząć taki proces zwiększania wzrostu populacji w moim kraju i do pary będę też robił taksy oraz ekonomię. Wszystko właśnie za punkty dziedzictwa oraz kasę. Jeżeli dobrze rozumiem, to średni poziom wzrostu mojej cywilizacji wpływa na maksymalne punkty badań. Jestem ciekaw, jak bardzo uda mi się to zwiększyć, bo mam 5 poziom stolicy i szybko tego dalej nie ulepszę. Udało mi się podnieść średni wzrost populacji z 30 na 36% i urosły mi punkty badań o 2 punkty. Chyba się nie opłaca. Wynalazłem szkoły publiczne w roku 1604. Dosłownie 100 lat to badałem. Więc teraz robię imperialne archiwa, wojskową akademię, reformę podatkową, która obniża mi dochody? No nie, brakuje mi dziedzictwa, więc stawiam więcej budynków, które mi to będzie zwiększało. Amfiteatr tym razem. I zdobywam sobie jeszcze Węgry, bo mnie zaatakowały. I w sumie nie wiem, czemu nie zdobyłem ich w ogóle wcześniej. Śmieszne jest to, że zdobycie tych Węgier praktycznie w ogóle nie podniosło mi mojego total income'u. W ogóle. I nawet po przyłączeniu tych wszystkich terytoriów, ekonomia tego prawie nie zauważyła. Jaki to biedny kraj był! Ale nieważne, jako najpotężniejszy cesarz przeprowadzam dalej reformy. Zobaczcie, jak to wygląda. Holandia ma dopiero 750 punktów za mną. Robię teraz imperialną biurokrację oraz imperialny proces elekcyjny. Nie wiem, czy ma na cokolwiek to realnie wpływ. Szkoda by było, gdyby to nie miało, no ale przeprowadzam to. Jak to? Znowu mi brakuje punktów dyplomatycznych. Ostateczna reforma wymaga ode mnie 2,5 tysiąca golda, 100 punktów dyplomacji oraz 100 punktów dziedzictwa. Jeśli mam być szczery, to trochę mało. Dla balansu wszędzie bym dopisał po zerze. Więc za chwilę będę mógł ją przeprowadzić. W sumie jedyna, co nie mam wpływu, to jak szybko zdobędę punkty dyplomacji. Tu muszę po prostu czekać. I bez dalszego ulepszania, mega jestem ciekaw, jak to wpłynie na moją ekonomię. To, że integruję te wszystkie państwa w teorii. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda obecnie. Jeżeli idzie o statystyki mojego całego kraju, tak się prezentują. Nie wiem, czy jest jakiś lepszy panel, żebym mógł wam to pokazać. Produkcja złota, zbóż. Ha, to fajnie się to prezentuje. Wiem, porównam się z najpotężniejszym krajem po mnie, czyli z Anglią. O, i teraz to fajnie wygląda, nie? Teraz można zobaczyć te punkty ekonomii, infrastruktury, postawione budynki 811 do 145. Jedyne co, to jestem mniejszy. Technologicznie mam niedużo do przodu, ciekawe. Punkty dziedzictwa też mam mniej odblokowane. Cywilizacyjne ulepszenia też mam mniej? Jakim cudem? Przecież je się ma głównie za technologię. Armia, dyscyplina, ładnie się to prezentuje. I zobaczmy, jak się świat prezentuje, jak imperium się prezentuje. Bo nie ukrywam, jestem ciekaw, co się wydarzy, kiedy kliknę ten przycisk. W teorii powinien dostać te wszystkie żółte terytoria dla mnie. Więc zobaczmy. Mam 2,5 tysiąca golda? Nie mam. Oh my god. Już mam. 100 punktów dyplomatycznych, 100 punktów dziedzictwa. Klikam to. Mam! Imperium! Powstało!
566,000 manpowera. No, punkty badań zostały bez zmian. 64 punkty dziedzictwa w stosunku do tego wszystkiego. I czy ja dostałem armię moich tutaj przeciwników? Nie, została tylko moja armia. Ale bym był w pupie, gdyby mnie ktoś teraz zaatakował. Czy ja muszę to wszystko dodać? Nie, muszę tylko nawrócić na jedyną słuszną wiarę 5 prowincji. I to wszystko jest moje. Morawy muszę podbić, bo tak brzydko to wygląda. Ale wszystko jest moje. Bardzo mocna opcja. Mimo iż realnie zajmuje 150 lat i nie wiem, czy da się to jakkolwiek skrócić. Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, czy da się jakoś dołączyć do Świętego Imperium Romana? Nie wiem, bo myślę, że mogłoby być ciekawe stworzenie Imperium Rzymskiego, na przykład tak jak w tym odcinku i potem dołączenie do Imperium Świętego Romana.